Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na nowy film. Ten, kto oglądał poprzedni film, już wie, o czym będzie. Ci, którzy nie oglądali, zapraszam do oglądania. Ale na razie zostańcie tutaj. Dzisiaj mam do przedstawienia 5 książek wydawnictwa Książkowe Klimaty. Zaczynamy od tych, które zrobiły na mnie największe wrażenie. A taką najwspanialszą z nich wszystkich jest powieść Pawola Rankowa, znowu ten autor, w poprzednim filmie też się pojawił, pod tytułem Matki. Przypomnę, że jest to autor słowacki. Ta książka pod tytułem Matki przedstawia nam dwie kobiety. Jedna z nich jest młodą doktorantką, żyjącą współcześnie, natomiast ta druga jest dziewczyną, ale w czasach wojny, w czasach II wojny światowej. To młoda Słowaczka, panna, która zaczęła zadawać się, która ma romans z młodym radzieckim partyzantem. Partyzant zostaje zabity, a ona po wojnie zostaje oskarżona o to, że przyczyniła się do śmierci tego chłopaka, tego młodego chłopaka, który zanim zginął, zostawił pewien ślad po sobie. Otóż ta dziewczyna jest w ciąży. I gdy trafia do więzienia, a później do gułagu, nosi w sobie dziecko tego zabitego mężczyzny. I teraz co łączy te obie kobiety? Otóż ta młoda doktorantka planuje napisać pracę pod tytułem Doświadczenie macierzyństwa w takich skrajnych warunkach, w ekstremalnych warunkach. A jej głównym materiałem będą wspomnienia tej drugiej, starszej kobiety, która teraz jest już staruszką. I ona opowiada o tym, jak doświadczała macierzyństwa, będąc w skrajnych, ekstremalnych warunkach, czyli pracując niewolniczo w rosyjskim gułagu. Jest to książka bardzo wzruszająca, ale jednocześnie pokazująca nam różne oblicza macierzyństwa i różne oblicza tego, w jaki sposób może potoczyć się życie kobiety. Bardzo zapadająca w pamięć powieść. Powieść, z której długo nie można się otrząsnąć, ponieważ losy tych obu kobiet są splecione nie tylko dlatego, że jedna pisze o drugiej, że jedna jest dla drugiej materiałem badawczym. One jeszcze mają jedną wspólną tajemnicę. Bardzo Wam tę książkę polecam, naprawdę bardzo. Jest przepiękna i długo z Wami zostanie. Kolejna książka to powieść Markety Pilatowej, Z batą w dżungli. Tak wygląda. Jeżeli batę kojarzycie z butami, to bardzo dobrze, bo to jest właśnie powieść częściowo oparta na losach baty tego, który był właścicielem fabryki butów. Było dwóch braci, starszy i młodszy. Ten starszy wymyślił ten biznes. Ten młodszy natomiast był wizjonerem, który go rozwinął, który sprawił, że fabryki baty działały i w Europie, a później także w Ameryce. Kiedy starszy zmarł, a zmarł tragicznie jeszcze przed wojną w wypadku samolotowym, ten młodszy odziedziczył po nim wszystkie fabryki. Ale niedługo się tym nacieszył, ponieważ niedługo nadeszły rządy najpierw hitlerowców, a później Czechosłowację zajęli komuniści. I ten mężczyzna schronił się ze swoją rodziną w Ameryce Południowej. I tam również jako wizjoner próbował wprowadzić swoje pomysły w życie z różnym skutkiem. I ta książka opowiada właśnie o jego rodzinie, o tym, co dzieje się z nimi w tej Ameryce Południowej, ale także o wspomnieniach jego córek i próbach odzyskania dobrego imienia dla całej rodziny Bata.
Bardzo fajnie napisana powieść. Powiem Wam, że absolutnie nie spodziewałam się, że ta książka aż tak bardzo mnie wciągnie. A rzeczywiście czytałam ją z wypiekami na twarzy i nie mogłam się od niej oderwać. Mimo tego, że nie przepadam za biografiami osób, których wcześniej jakoś nie znałam, to tutaj bardzo, bardzo mi się podobało. Ale tak jak mówię, ta biografia jest taka bardzo mocno fabularyzowana. I kolejna rzecz to dramat. Tak, nie przesłyszeliście się. Jest to dramat Radki Dynemarkowej Wady snu. I ta książka, taka niezbyt gruba, opowiada o czyśćcu lub jakimś innym miejscu, w którym znalazły się dwie znane pisarki. I jest to Virginia Woolf, która umarła śmiercią samobójczą, a druga z nich to Sylwia Plath, która również odebrała sobie życie. Dzieli je mniej więcej 50, kilkadziesiąt lat ich życie i twórczość. Ale dzieli je nie tylko dekada, w której żyły. Między nimi jest o wiele więcej różnic. Virginia Woolf była bezdzietna. Jej mąż dbał o cieplarniane warunki dla niej, aby mogła pisać, tworzyć, mieć czas dla siebie. Sylwia Plath natomiast była kobietą, która kiedy odebrała sobie życie, miała dwoje małych dzieci i była w separacji ze swoim mężem, czy też nie do końca im się wtedy układało. Jej mąż był również pisarzem, który w tych czasach właśnie święcił wielkie triumfy. Był bardzo znany, zapraszany, rozpoznawalny. Natomiast Sylwia Plath, również poetka, jego żona przyjęła rolę kucharki, matki, sprzątaczki, pomocy domowej. Bardzo zazdrościła swojemu mężowi rozpoznawalności, natomiast on nie polepszał sprawy. I te dwie kobiety ze sobą rozmawiają w tym czyśćcu. Wymieniają poglądy na życie, na literaturę, na twórczość, na kulturę. Ale tę ich pozorną sielankę przerywa pojawienie się trzeciej kobiety. Kto to jest? Jest to Ivana Trump, która przewraca ich życie, czy też ich życie pośmiertne, zupełnie do góry nogami. Powiem Wam, że jako osoba, która bardzo ceni Virginia Woolf i ceni również Sylwię Plath, bardzo dobrze bawiłam się czytając tę książkę. Wydobyłam z niej dużo treści, dużo informacji, treści właśnie związanych z tym, jakie poglądy obie te pisarki miały na swoją twórczość i także na swoje życie. Także jeżeli interesują Was właśnie tematy związane z pisaniem książek, to myślę, że ten dramat Wady snu także Wam się spodoba. I teraz przechodzimy do książek, które tak nie do końca mnie zachwyciły. Mogłyby być lepsze. Zwłaszcza Śmierć w cichym zakątku życia Oliviera Bottiniego. Tej książce przede wszystkim potrzebne by było spore odchudzenie. Ona jest po prostu o wiele za gruba i wypełniona jest treścią, która jest dość powtarzalna, monotonna i tak naprawdę nie bardzo związana z głównym tematem tej powieści. A głównym tematem tej powieści jest morderstwo młodej dziewczyny, do którego doszło nad jeziorem czy też nad rzeką. Ta młoda dziewczyna to Niemka, której ojciec skupuje grunty, ma wielkie gospodarstwo rolne na terenie Rumunii. Rumuńska policja do końca nie potrafi sobie poradzić z tą sprawą. Tym bardziej, że pod uwagę bierze wątek związany z ekonomią, z tym, że ktoś mógł być zazdrosny o majątek jej ojca lub komuś mogło nie podobać się to, że ten ojciec wykupuje rumuńskie grunty. I właśnie bardzo, bardzo dużo tutaj mamy informacji na temat tego, jak to zagraniczni inwestorzy wykupują rumuńskie grunty.
Tego naprawdę bym się pozbyła z tej książki. Pozbyłabym się także wielu pobocznych postaci. Niepotrzebne też były, według mnie, tak liczne i dominujące informacje o tym, że ci policjanci, którzy prowadzą tę sprawę, byli w policji czy milicji, nie wiem jak to się nazywało w Rumunii, za czasów reżimu Ceaușescu. I oni teraz bardzo drżą o swoją przyszłość, swoją emeryturę, ponieważ mogą zostać zweryfikowani i na jaw prawdopodobnie wyjdą rzeczy, do których woleliby się nie przyznawać i o których woleliby już na zawsze zapomnieć. Także jeżeli kogoś interesuje Rumunia, jak najbardziej. Jeżeli kogoś interesują kryminały, to nie do końca. Ja nastawiałam się, że dostanę kryminał, a ten kryminał jest tutaj bardzo mocno potraktowany po macoszemu, gdzieś tam jest w tle różnych innych afer związanych, tak jak mówię, z gospodarką, czy też z weryfikacją funkcjonariuszy, którzy służyli w dawnym reżimie. I ostatnia książka, o której dzisiaj chciałabym opowiedzieć, to zbiór opowiadań. Ten zbiór opowiadań nazywa się Czy jest ktoś, kto cię kocha? I napisał go Kalin Terziński. Prawdopodobnie tak się nie czyta to nazwisko, ale załóżmy, że tak jest. I jak to zbiór opowiadań? Ja mam z opowiadaniami zwykle taki problem, że nie jestem w stanie ich spamiętać, że praktycznie żadno z nich lub może tylko jedno na cały zbiór zostaje mi w głowie, ponieważ reszta przelatuje przeze mnie, kiedy je czytam i nic nie zostaje. Po prostu opowiadania dla mnie są za krótkie, żebym mogła się przywiązać do bohaterów, żebym mogła poczuć do nich albo sympatię, czy też antypatię, w zależności od intencji autora. I tutaj znowu jest jedno opowiadanie, które zapamiętałam, znajduje się zaraz na samym początku tego zbioru i opowiada o mężczyźnie, który próbuje pokazać swojej córce, w jaki sposób okazać hojność, gest, dobre serce osobie żebrzącej na ulicy. Prowadzi to niemal do ogromnej tragedii. Także jeżeli lubicie opowiadania, to jak najbardziej, bo to są opowiadania, które nie wiążą się w żaden sposób ze sobą, aczkolwiek wiele z nich dotyka osób w jakiś sposób poszkodowanych przez życie. Czyli na przykład mieszkających na ulicy, czy też narkomanów, osoby z chorobą alkoholową itd. Jeżeli takie tematy Was kręcą, to jak najbardziej, bo nie twierdzę, że te opowiadania są złe. Po prostu jak te opowiadania wyleciały mi w większości z głowy. Także to by było na tyle. Z tego filmu powinniście zapamiętać przede wszystkim to, żeby przeczytać Matki Rankowa i aby dać szansę książce o bacie z batą w dżungli. Taki jest tytuł. Pozostałe książki opcjonalnie. Ale tak czy owak liczę na to, że namówiłam Was na przeczytanie którejś z książek, o których dzisiaj mówiłam. Koniecznie mi napiszcie, na którą z nich się skusicie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa.